Hello, cześć czołem, Kluski z Rosołem, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj ciekawy filmik będzie na temat smażenia na słonecznym grillu. Przyniosłem patelnię. Ziemniaczki będą dzisiaj na obiad obsmażane. I jak widać, ładnie się smaży. A słoneczko jeszcze jest nisko i jest teraz, ja wiem, która 9 godzina rano, więc słoneczko jeszcze nie jest najmocniejsze. Ale jak widać, daje radę słoneczny grill. Co Nana? Będzie jedzonko? Jak to się świeci tu od spodu? O, trzeba uważać, żeby nie stopiło rączek plastikowych, bo by mi żona by mi dała, jakbym zniszczył porządną patelnię za 500. Także dobra, ale widzimy efekt, jak się to smaży. Piękna sprawa. Tłuszczyk jest, smalczyk już było smażone, troszkę tam ziemniaczków na gazie. No a teraz sobie użyję w tym celu mojego słonecznego grilla. A tutaj mam starego grilla metrowego. Na samym początku tam moich filmów jest filmik ze smażenia na tamtym grillu słonecznym. Także widzimy, smaży elegancko. Wziąłem jeszcze jajka, tu już wbiłem i zrobię sadzone. Zaraz tam dołożę, tylko trzeba przesunąć trochę ziemniaczki. Tu moje sztuczce drewniane, które sam robiłem. Dobra. Takie dłuższe, grillowe. Także człowiek się nie poparzy, jakby coś, bo jest widelczyk dosyć długi. Także można przesunąć. Przesunę tu. Jeszcze odwrócę. O, jak się ładnie smaży. Pięknie. Bez ognia, bez gazu, bez prądu. Na słoneczku pichcimy. Dzisiaj jest piątek i zrobię sobie opiekane ćwiarteczki ziemniaczków i do tego sadzone zrobię. Także chyba będę częściej sobie teraz pichcił na słoneczku, no bo oszczędność gazu czy prądu ewidentna. A przy okazji można sobie na tarasie wypić kawkę, poczytać książkę, a to się smaży. Następny filmik to może zrobię, gotując zupę, jakiś krupnik. Jak ktoś mi tam w komentarzach, lechosłowianin, napisał, że od biedy to krupnik se gotuje. No i pozdrawiam lechosłowianina i widzisz, że nie tylko krupnik można ugotować na tym sprzęcie, ale i coś fajnego usmażyć również. Także temperatura tu jest, jak mierzyłem ostatnio, jakieś 250 stopni średnio. Także wystarczy to swobodnie, żeby gotować czy smażyć
i nie pali tak garka. Jakby była większa temperatura, to mogłoby zniszczyć metal. Ok, no to teraz posunę to dalej i jeszcze to trzeba zrobić, odpowiednio wypoziomować, żeby była regulacja tego poziomu, żeby nie zlewało się z jednej strony więcej. Także na razie to prowizorka, bo tam jakiegoś kołka wsadziłem. Dobra, daję sadzone jajeczka. Usadzę jaja na patelni. Teraz antenę, czaszę troszkę przestawię. O, i jak widzimy, teraz grzeję na środku. Słoneczko jest jeszcze nisko. Jak widzimy, jeszcze trochę śniega zostało po ostatnim opadzie śniegu. Ok, no to smażymy. Idę po pokrywkę, przykryję to pokrywką i szybciej się to usmaży, i jajka też. Ale widzimy, smaży się to całkiem przyzwoicie. Pokażę wam teraz już na jakim etapie to jest, to smażenie. No, jeszcze troszkę i będzie gotowe. Jak widzimy, jajka się ścinają. A power. No,
gotuję jak na dużym płomieniu, na palniku, na gazie, na kuchence gazowej. Jeszcze troszkę i jedzonko będzie gotowe. Może ziemniaczki jeszcze poprzewracam, jak to się powie po góralsku, grule, czyli kartofle czy ziemniaki. Wziąłem sobie drewienko, gnotecek, łotecek, żeby mieć gdzie oprzeć, położyć pokrywkę. Położę sobie tutaj na tym pieńku, ok, żeby mieć pod ręką. No i zobaczymy, jak to się smaży. Zapaszki ekstra. Jak widzimy, jajeczko ładnie się ścina. Także za chwilę będzie śniadanko, można powiedzieć. Jest 9 godzina, po 9. Albo wcześniejszy obiad. O, jak się ładnie zarumieniło. No także, jak widzimy, słoneczny grill super się sprawdza w polowych warunkach na słoneczku, a słoneczko jest takie naprawdę nie najmocniejsze, ale jak widać, wystarczające, żeby sobie coś upichcić na polu czy na dworze, jak kto woli, na tarasie. Okej. No to położę jeszcze pokrywkę, niech to dojdzie i będzie super. Za chwilę minuta, dwie i minuta, dwie i będzie jedzonko gotowe. No w sumie ile tu smażę, jak postawiłem te ziemniaczki, one się tam opiekały. To może będzie jakieś 10-15 minut, może jak od samego początku jajka jak wbiłem, no to się smażą. Wiem, ile. Z 5 minut, może więcej. No także za chwilę będzie am-am. No, słoneczko mamy o po 9 godzinie rano, nie za wysoko, więc nie jest najmocniejsze, ale jak widać, wystarczające, żeby coś upichcić na tym słonecznym grillu. Giewont ośnieżony. A tu jest stary grill metrowy. Nawet nie ma metra, bo 95 cm. Także za chwilę będzie szamanko, będzie jedonko, będziemy szamać. Także jak widzimy, ładnie się to smaży, czyli grill się sprawdza słoneczny. Nawet przy słabym słoneczku można coś upichcić na polu.
na tarasie. To by było w sumie tyle. Idę po narzędzia do jedzenia, talerz, jakiś ketchup i tak dalej, także to tyle by było z tego odcinka. Jak widzimy, sprawdza się słoneczny grill całkiem fajnie, także można coś ugotować pysznego, usmażyć. Także następny odcinek postawię jakiś krupnik albo coś w tym stylu, jakąś zupę, większy garnek, zobaczymy, czy to da radę, bo jak widzimy, smażyć elegancko smaży, ale jak będzie duży garnek, powiedzmy tam 4-5 litrów, zobaczymy, czy da radę ugotować większą ilość. No to tyle, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć, do zaś, pa! Albo grule z jajcami. O, no to się ma. Pa, pa. To zaś. I smacznego życzę wszystkim.